Agnieszka Hałas, program Powiększanie. Witam Państwa serdecznie, a dziś z nami w studio Hanna Kowalik, organizator spotkań gitarowych. Witam Panią serdecznie. Niesamowite przedsięwzięcie właśnie w toku, Międzynarodowy Festiwal Gitarowy. To już 10. edycja, ale już pierwsza edycja zdobyła tak naprawdę rzesze fanów. Od tamtego czasu tylko się rozrastał. A chciałam zapytać o początki, bo podobno zaczęło się od marzeń niewielkiej grupy związanej z Zielonogórską Szkołą Muzyczną. Tak, tak, to było rzeczywiście wielkie marzenie tego środowiska gitarowego, a tworzyli je rodzice, uczniowie szkoły muzycznej. My wyjeżdżając na te konkursy, widzieliśmy ogromne zainteresowanie tych dzieci muzyką gitarową, występami, jakby potrzebą przeniesienia tego wszystkiego tu na nasz grunt. I wspólnie zdecydowaliśmy, że podejmiemy takie wyzwanie i spróbujemy coś zrobić tutaj na naszym, w naszym mieście. Plany były i marzenia, i poprzeczka, powiem, była wysoko postawiona. Zaangażowaliśmy to w to wielu naszych przyjaciół, sponsorów, środowisko również miasta, także pana prezydenta miasta, region, czyli panią marszałek i pamiętam, że jakby troszkę z niepewnością, czy uda się to kontynuować, ale ten pierwszy koncert, pierwszy konkurs, który odbywa się w ramach tego festiwalu, sprawił, że wszyscy zachwyciliśmy się tym, że rzeczywiście dla tego środowiska i dla nas samych jest to ważne wydarzenie i warto kontynuować. Były tam wspaniałe koncerty. Nasi młodzi adepci szkoły muzycznej zdobywali laury już na tym pierwszym konkursie. Także też impuls do pracy, chęć robienia czegoś więcej. Powiem, że ten pierwszy konkurs i ten pierwszy festiwal powiał takim wiatrem w nasze skrzydła i postanowiliśmy, że będzie, że na pewno następny powinien być jeszcze lepszy. Jeszcze coś dodamy do tego. I tak by rzeczywiście było, bo oprócz konkursu, oprócz koncertów odbywały się również wystawy, odbywały się również, w tym roku jest wernisaż, a wtedy tego nie było, ale były i wykłady, i lekcje mistrzowskie. No, staraliśmy się, żeby temu środowisku, tej młodzieży dostarczyć maksymalnie jak najwięcej wszystkiego, co jest związane z edukacją i takim rozwojem artystycznym młodego człowieka. I tak minęło już 10 lat, ale tak Państwo minęło. Na tą gitarę trochę inaczej patrzą, bo nam gitara laikom kojarzy się często z biwakiem, z ogniskiem, poezją śpiewaną, tu gdzieś Stachura. A jakie jest Państwa spojrzenie na tę gitarę? Proszę Pani, ja powiem, że tak, gitara ma przeróżne barwy. Nie neguję żadnej barwy. Jestem pod wrażeniem wszystkiego, co jest artystycznie dobre, co można polecić, dlatego też w trakcie naszego festiwalu nie tylko gitara klasyczna, bo i gitara akustyczna. I nasz zielonogórski przecież kwartet RH+. To są zespoły i jazzowe, i różne inne. I myślę, że jeżeli to jest propozycja bardzo dobra w wykonaniu artystycznym, to jest to dobra propozycja. Także na pewno nie zamyka się to tylko w gitarze klasycznej. Choć ja zawodowo prowadzę klasę gitary w szkole muzycznej i kocham ten instrument niezwykle. Uważam, że to jest to subtelny, piękny, też i trudny instrument. I też w większości tych koncertów ta gitara klasyczna jest. Ale nie tylko. W ramach festiwalu gitarowego dziś Zielonogórzan czeka wielka niespodzianka w Filharmonii Zielonogórskiej, bo to usłyszą koncert, podwójny koncert na temat ich miasta, na temat, tak, Zielonej Góry autorstwa Marka Pasiecznego. Tak, proszę Pani, to będzie niezwykłe wydarzenie, ponieważ o tym myśleliśmy już dużo, dużo wcześniej. Jak zaakcentować to
te nasze wydarzenia artystyczne, gitarowe. Jak to zaznaczyć z okazji może skromnego jubileuszu, bo 10 lat to nie jest wiele, ale jednak już coś tam... Dobry początek. Coś tam się wydarzyło. I tak podczas wielu takich spotkań właśnie z Markiem Pasiecznym i z innymi artystami, myśleliśmy nad tym, jak to oprawić. No i wspólnie tak doszliśmy do tego, że najlepszym będzie tutaj propozycja, najlepszą będzie właśnie koncert dedykowany Zielonej Górze. Co ciekawsze, kompozycja powstawała na przeróżnych kontynentach, bo Marek Pasieczny jest obieży światem i podróżnikiem. Tak, jest człowiekiem świata i komponuje w różnych miejscach, gdzie jest. Ciągle mu te nutki chodzą po głowie. Ale ta Zielona Góra i wszystkie te elementy związane, a więc hejnał, który jest w koncercie, melodie ludowe tego regionu też będą w tym koncercie się pojawiały. I on jest szczególny, bo jest taki, można powiedzieć, nasz, jakby można sobie nawet powiedzieć, chociaż Marek Pasieczny pewnie będzie go grał wszędzie, gdzie będzie tylko mógł, bo jest to przepiękny koncert. Ale dziś prapremiera. Ale dzisiaj właśnie jest prapremiera i po raz pierwszy i dla Zielonej Góry, dla tej społeczności, dla tego miasta napisał ten koncert, dla Lubuskiego Towarzystwa również z okazji 10-lecia działalności. Także to tak zamyka klamrą jakiś okres naszej pracy tutaj i chcieliśmy też podziękować miastu i tym wszystkim, którzy tutaj wspierają nas, którzy nam pomagają. Chcieliśmy tym właśnie koncertem również my, jako Towarzystwo Gitarowe, bardzo serdecznie podziękować i kłaniam się nisko. Ale Towarzystwo Gitarowe wychodzi z koncertami poza granicę Zielonej Góry, bo wczoraj koncertowali Państwo w Nowej Soli, a przed nami jeszcze dyskoteka barokowa w Żaganiu. Co się kryje pod tym hasłem? Tak, wczoraj odbył się już pierwszy koncert zespołu La Corda. Jest to taki duet, w składzie którego jest mandolina barokowa i gitara. Niezwykle dynamiczny zespół. Zapraszam wszystkich Zielonogórzan. Naprawdę będzie to wydarzenie niebywałe. Cały koncert jest wypełniony właśnie taką różnorodną muzyką, bardzo dynamiczną. Każdy z tych koncertów będzie zupełnie inny. I myślę, że również zespół La Corda będzie tym zespołem, który pokaże coś, co będzie odbiegało od koncertu Marka Pasiecznego, a także odbiegało od koncertu pana Leonczyka na cymbałach. Także to będzie, każdy z tych będzie coś innego. Przepiękna muzyka w wykonaniu tego duetu. Oczywiście, jeżeli chodzi o dyskotekę barokową, tak, pan profesor Piotr Zalewski, który jest założycielem tego zespołu, a w skład zespołu wchodzą jego studenci, już teraz byli studenci, więc apasjonuje się muzyką barokową, to jest jego konik. W związku z tym postarał się o to, żeby jakoś tak stworzyć taki zespół, który byłby, na który można by było pisać, a nawet transponować coś, żeby ta muzyka dzisiaj była dla nas jakby przyswojana. Jakby można było jej słuchać, chociaż dzisiaj te zespoły barokowe i na nowo jakby rozpoczynają swój renesans. Są ciekawe, jest to propozycja dla nas niebywała. I w trakcie tego koncertu właśnie propozycje różnych utworów, których kiedyś grywało się na dworach, przy których się tańczyło. Stąd ta dyskoteka barokowa, bo to są utwory, przy których się tańczyło. Przed nami też muzyczna perła w Kawonie. Już w niedzielę Zielonogórzanie będą mogli posłuchać w trochę innym otoczeniu niż w Filharmonii. Tak, tak. Piwnica artystyczna Kawon i tam od pierwszej edycji odbywają się koncerty już troszeczkę w innym stylu. Muzyka, gitara akustyczna, gitara elektryczna, zespoły jazzowe. Takie, które jakby wkomponują się w klimat tego pomieszczenia. Tak, oczywiście Clive Carroll z Anglii i przepiękna muzyka, którą on sam komponuje i nie tylko. Będzie tam dużo jazzu, dużo klasyki. Zapraszam serdecznie. Będzie to zupełnie coś innego. A pani jako pracownik szkoły muzycznej po swoich obserwacjach
Jaki sąd mogłaby wydać? Czy młodzi ludzie chcą sięgać po gitarę? Oj, proszę pani, na gitarze to chyba każdy grać może. I każdy chciałby grać. I każdy pewnie gra na różny sposób. Może to być akompaniament, może to być takie granie do proste, granie w zespołowe. Polecam, jak najbardziej. Polecam, jak najbardziej. I myślę, że młodzież się garnie do gitary. Zawsze dużo chętnych jest, jeżeli chodzi o edukację w szkole muzycznej. Dużo mamy takich uczniów, którzy, przyszłych uczniów, kandydatów, którzy chcieliby rozpocząć naukę w szkole muzycznej. Tam warsztaty w szkole muzycznej, warsztaty gitarowe, ale jeszcze warto wspomnieć o tym, co będzie działo się w Muzeum Ziemi Lubuskiej, bo festiwalowi to towarzyszy również wystawa. Tak, tak, wernisaż Czarka Strokosza. Jest to przesympatyczny, wspaniały człowiek. Powiem, człowiek artysta, bo jest gitarzystą, kompozytorem, jest artystą plastykiem. Myślę, że w każdej dziedzinie artystycznej by się sprawdził. Przywiezie ze sobą 40 prac. Są to muzyczne przestrzenie wewnątrzkieliszkowe. Ale nie będą to tylko kieliszki, będą to również szkła różnego rodzaju. I w tych właśnie przestrzeniach zawiera różne elementy. Można powiedzieć, że czasami to, co spotka po drodze, ale też i pewne swoje kompozycje. I to jest ciekawe, że on również będzie te kompozycje wykonywał. Czyli oprócz tego, że my będziemy mogli zobaczyć, to również będziemy mogli posłuchać, co w tym danym szkle jest. Nie tylko te nutki, ale również jaka ta muzyka jest zawarta. Także to jest ciekawe. Czyli zapraszamy serdecznie i do Muzeum Ziemi Lubuskiej, i do Filharmonii, i do Kawonu, oraz do Żagania na koncert, na dyskotekę na barokową. Na dyskotekę zapraszamy. Hanna Kowalik, organizator spotkań gitarowych, była naszym gościem. Dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję serdecznie i zapraszam. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.